No, z polskiego chodzi o to, że boisz trochę lektury, ale tak to jakiegoś stresu wielkiego nie ma. Myślę, że tak, że długo się przygotowywałam i starałam się właśnie opracować wszystkie lektury na spokojnie i trochę też gramatyki z polskiego się pouczyć, bo u mnie z tym jest trochę problem. Nie no, tylko się stresuję najbardziej z matematyką, tych zadaniach otwartych. Z polskiego to tych lektur najbardziej się stresuję, a angielski to tak na luzie. Najważniejszym to chyba polski najbardziej, lecz przygotowania takie sobie, bo ja nie miałem czasu zbytnio. Z polskiego najbardziej się obawiam tej lektury, jak napiszę wypracowanie. Liceum 1 i na profil fizjoterapii. Spotykamy się dzisiaj przed samym egzaminem ósmoklasisty i to jest właśnie ta placówka, w której najwięcej tegorocznych ósmoklasistów przystępuje w województwie opolskim do tego egzaminu z największą ilością dostosowań, uwarunkowań dodatkowych. Sporo dostosowań, o których zaczęłam tutaj mówić, to przede wszystkim możliwości dla tych uczniów, którzy mają potrzeby wydłużenia czasu, innych arkuszy, możliwości wychodzenia w trakcie tego egzaminu. To jest związane zarówno z niepełnosprawnościami, jak i na przykład chorobami przewlekłymi. I mówię o tym dlatego, że to przygotowanie tutaj w szkole 12 komisji z różnymi dostosowaniami to naprawdę wielkie wyzwania. Chcę zwrócić uwagę na to, że praktycznie każdy z uczniów może mieć taką swoją potrzebę w trakcie tego egzaminu zrealizowaną. Nawet komisja okręgowa, komisja egzaminacyjna może zgodzić się na to, żeby taki egzamin dla danego ucznia się nie odbywał. A dlaczego mówię o tym? No znowu, to jest taki egzamin, którego nie trzeba zdać. Nie ma poziomu zaliczeń. Uczniowie podchodzą do niego jako do takiego podsumowania swojej nauki w szkole podstawowej, ale zawsze jest jakieś ale. W systemie egzaminacyjnym połowa punktów rekrutacyjnych do szkół następnego poziomu to właśnie wyniki egzaminów ósmoklasisty. Myślę, że dzisiaj te najważniejsze życzenia dla wszystkich ósmoklasistów, ich rodziców i nauczycieli, to życzenia, żeby te 3 dni były spokojne, żeby wszystko, co się wydarzy w trakcie egzaminu, było dla uczniów łatwe, proste, przyjemne i żeby czuli, że ta praca no, przez 8 lat w taki oby sympatyczny sposób przez najbliższe 3 dni była podsumowana. Wyniki dopiero w lipcu, później czas rekrutacji, ale dzisiaj przede wszystkim trzymamy kciuki za egzaminy. Dzisiaj w naszej szkole zdaje 84 uczniów, podchodzi do egzaminu na zakończenie 8 klasy. Mamy 35 dostosowań różnych form do indywidualnych potrzeb uczniów. Uczniowie u nas w szkole piszą w klasach egzamin ze względu na to, że będą się w tych klasach czuli dobrze, ze względu na komfort ich pracy, ale też i wynika to z potrzeby właśnie tych dostosowań. Mamy uczniów z autyzmem, mamy uczniów z chorobami przewlekłymi, mamy uczniów z innymi różnymi niepełnosprawnościami, ale też mamy uczniów cudzoziemców i mamy uczniów uchodźców. Te wszystkie dostosowania wiążą się z czasem przeznaczonym na pisanie. Jeżeli chodzi o język polski, to uczniowie, którzy mają ten egzamin taki w formie podstawowej, piszą go 120 minut, natomiast uczniowie z dostosowaniami mają 180 minut, a uchodźcy 210 minut. Kolejny dzień to jest matematyka i język angielski. Wiemy i wierzymy w to, że uczniowie są dobrze przygotowani, bo przecież przez 8 lat do tego egzaminu się przygotowywali. Dzisiaj będą łączyć i teorię, i praktykę i myślę, że dobrze im ten egzamin pójdzie. Życzymy uczniom jak najmniej stresu, jak najmniej obaw, takich otwartych głów. Trzymamy za nich bardzo mocno kciuki.